Cześć, ja jestem Cydy i witam was w ostatnim finałowym odcinku Zagrajmy w Worms 3D. 6 ostatnich misji przed nami, śliczny balonik. W górę, w górę, w górę i dalej. Nasz patrol zwiadowczy wpadł w pułapkę. Wrogie robale zacieśniają krąg wokół naszego balonu i nie ma wątpliwości, co zamierzają z nim zrobić. Nie traćmy jednak nadziei, bla 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 bla. Los szykuje dla ciebie kilka paskudnych niespodzianek. Czy mi się wydaje, czy ta grafika stała się nagle 100 razy lepsza? Nie wiem, może to efekt tego nieba, może to fakt, że od tygodnia w to nie grałem? Zniszcz samoloty wroga nie tracąc wszystkich swoich robali, tylko uważaj, kończy ci się paliwo. Musisz się uzupełnić. Czy w skrzynkach jest paliwo? Balony? Okej, od razu ruszajmy po skrzynkę numer 1. Użyjmy sobie spadochronu, bo mamy go nieskończonego. Czy to był dobry pomysł? Czy to był dobry pomysł? Zdecydowanie nie. I myślę, że szybciej bym to zrobił, gdybym tego spadochronu nie używał, ale okej, mamy paliwo i użyjmy tej bazuczki. Zobaczmy, jak poleci. Czy w kogoś trafi? Trafiło, chyba w środkowego, dokładnie środkowego. I co ty tym granatem chcesz zrobić? Chcesz mnie zabić. Na szczęście, no, nie trafiłeś. Dobra, jedno życie, zwracam honor. Woda się podnosi. No, jest troszkę daleko, więc myślę, że mamy sporo czasu. Gdzie ty, stary, jesteś? Gdzie ty, stary, jesteś? Zróbmy coś takiego. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Ale może. Czemu ja w ogóle w to wniknąłem? Kogo trafisz? Czy wy w ogóle macie same granaty? Nie wiem. No to tyle z naszej kładki. Spoko. Woda się podnosi dalej. Nie wydaje mi się, żeby to nam coś mogło zagrozić. A ty, stary, no coś tu wskurasz? Chyba nie. Więc posłużę się tobą do zebrania po prostu paliwka. Jeśli trafię w nie. Na szczęście się udało. Dobra, tutaj mamy kolejną skrzynkę na przyszłość. A tutaj mamy przeciwnika, który myśli, że coś trafi. Balon zaczyna opadać, to no nie fajnie. Dobra, co ty tu robisz? To nie tu była skrzynka, to nie tu była skrzynka. Traf to, błagam, traf to. Traf to, proszę. Proszę, okej. Zostało trzech przeciwników, tylko ta woda widzę, że podnosi się całkiem szybko. Okej, nam się nic nie stało na szczęście. No, prawie nic. O, wow. Ta woda serio podnosi się, wow. Bierz tą skrzynkę. A, gdy biorę skrzynki, to ja się podnoszę. Okej, to fajnie wiedzieć. Dobra, ciebie już chyba nic nie uratuje. Więc może jedynie co, do czego możesz nam się przydać, to zabicie czerwonego z numerkiem 5. Dobra, będąc tobą, którego trafiać? Ciebie, po prostu. Po prostu cię zabijmy. I trzy nasze Wormsy będą musiały zająć się ostatnim przeciwnikiem. Czy dadzą radę? Nie chce mi się w to wierzyć, ale... Dekiel jest w całkiem niezłej pozycji. Rey też. Ja już niekoniecznie. No, tym bardziej, że już nie żyje. No, ta woda tutaj niszczy tą prędkością swoją. Traf w niego, traf w niego, traf... Po prostu traf! Pięknie! Okej. Wow. Misja zakończona, bierzmy się za następną. Nie ukrywam, ta misja była troszkę trudna. Przed nami dobranocka. Nasz pułkownik trochę się ostatnio przepracował. Ma tak zapchane nerwy, zszarpane nerwy, coś tam. Nie może zmrużyć oka. Spróbuj znaleźć jakiś sposób, żeby uśpić pułkownika. Brzmi całkiem ciekawie. Mam dwa Wormsy. Jest pułkownik. Nie wiem, czemu jest we wrogiej drużynie. Nie będę się powtarzać. Nasz kochany pułkownik cierpi na bezsenność.
Jest tak zestresowany, że nie sypia wcale coś tam. Czy ludzie wciąż liczą owce, by zasnąć? Nie wiem, ale może robaki. A może by tak spróbować liczenia owiec? No właśnie, no właśnie, no właśnie. Rozejrzyj się trochę po okolicy. Jest rancho i spróbuj znaleźć coś, co mogłoby się przydać. Może owce. Musimy znaleźć jakiś tradycyjny sposób. No właśnie, może owce, który pozwoli mu zasnąć w sen, zapaść w sen. Okej, no to chodźmy od razu po pierwszą owieczkę. A, jeśli w skrzynce na pewno będzie owieczka, bo... No tak raczej przypuszczam, ale no, kto wie. Sorry, Mino. Na szczęście jakoś źle nie upadłem i chodźmy od razu ją wyrzucić, jeśli się uda. Od razu sobie weź tą owieczkę. I... No zobaczmy, co się teraz stanie. Stań jakoś idealnie, idealnie. Czy to jest idealnie? I... Leć! 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 Nie mogę. Jakoś nie mogę dzisiaj zasnąć, no wiemy. Dobra, ty leć po owcę kolejną. Weź może spadochron? Może jakoś fajnie nim polecisz? Albo nie? Dobra, bierz tą skrzynkę. I spróbuj jakoś wejść na górę, żeby dojść do tej wyrzutni owiec. Hopsaj. Hopsaj. I hopsaj. Bum. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Sorry. Za chwilę zaśnie. Dobra, został nam jeden robal. Gdzie ta skrzynka jest? Ta skrzynka jest tutaj. Mam nadzieję, że uda mi się ją zebrać. Jeszcze w tej samej turze go zasnąć. Gdzie skrzynko jesteś? Tu skrzynko jesteś. Dobra, bierz ją i szybko wracaj. Mógłbyś się przy okazji nie zacinać, ale okej. 20 sekund na wystrzelenie owcy. 17 sekund na wystrzelenie owcy. Okej, ustawiasz się, ustawiasz się, ustawiasz się. Bum. Jedna. Druga. Trzecia. Czwarta. I bum. Dobra, gdzie ta owca leży? Tu ta owca leży, więc dawaj spadochron. Piękny spadochron. Okej. I szybko wrócić na miejsce, żeby owcę tą wystrzelić. I myślę, że za trzecim razem trzecia owca powinna już wystarczyć zająć. No, wystarczyć na problem bezsenności. Bum. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Bum. Udało się. Okej. Nie było to trudne. Wystarczyło trzy owieczki puścić. Wojna przy stole. Tajemnicą Poli Szynela jest fakt, że ludzie i robale nie żyją ze sobą w harmonii. Dlatego z prawdziwą przykrością muszę cię poinformować, że grupa anarchistów złamała nasze święte reguły i wkroczyła do domostwa Homo sapiens. Jeśli buntownicy zostaną wykryci, nasza reputacja ucierpi i nie zawsze już przylegnie do nas miano szkodników. Na zawsze. Nie możemy do tego dopuścić, powstrzymaj ich za wszelką cenę. Wywiadności o kilku coś tam robalach pewnie. Rozejrzyj się trochę i zobacz, co uda ci się zdobyć. Okej. Ciekawy pomysł, żeby umiejscowić tą misję tutaj w domku. W takim, wiecie, ludzkim, dużym domku. Skakuj tutaj, Wormsiu. Wiadomo, ten pomysł był 100 800 razy wykorzystywany już w grach. Ale zawsze to jakieś urozmaicenie. Dobra, mam 17 sekund, żeby zabić tego typa, który tutaj na górze sobie siedzi. Kamera jest tak beznadziejnie słaba, że oczywiście mi się to nie uda. Bierz to, bierz to, bierz to i go wywal.
Nie mówcie, że przeżyje. Nie przeżył. Przeżył. Nie przeżył? Nie wiem, czy przeżył, czy nie przeżył. Przeżył. Oby ta woda cię zalała. Oby ta woda cię zalała, stary. Auć. Pewnie ponad 50 życia mi zabierze. Na szczęście nie, ale... YOLO, YOLO, YOLO. YOLO skrzynka. Weź sobie niską grawitację. Kamera jest także zła. Skakuj tutaj. Zbierz sobie kolejną skrzynencję. I lecisz, lecisz tam. Powitaj 688 i postaraj się go zabić. Znaczy zabić, zepchać do wody. Albo w ścianę. Czemu nie? Schowaj się tu. Bądź tu bezpieczny, nie na górze. Niech ta woda was naprawdę zaleje tutaj. Fuck. Czy zabierze mi 60 życia? Okej, zostało mi 24. Jakby nie patrzeć, jeden hit i po mnie. Wielki Johnny. Chciałbym cię zabić, Johnny. Ale znając życie, to nie uda mi się tego zrobić. Wiecie, chciałbym tak przyskillować, rzucić mu dynamit, zrobić coś takiego pięknego. Nie wiem, co się stanie. Oczywiście, oczywiście, że nic dobrego. Granacik. 3 sekundy. Trafi, pieprzony snajper. Nie trafił, pieprzony snajper. To spoko. Dobra, rzućmy po prostu to i postaraj się go tym zabić. No niestety, nie wybiło go z jakiegoś powodu to. No i teraz będzie po mnie. Co ty robisz? Oczywiście, trafił, snajper głupi. Bez takich, okej. Snajper nieładny. Ładniej. Nagrywam tu po raz 58. 50800 raczej dokładnie mówiąc. Jestem troszkę zirytowany tą grą. Także ten. Po prostu chciałbym tą misję w końcu przejść. A niestety się na to ani troszeczkę nie zapowiada. Oczywiście nie trafię. Podejdę jak najbliżej tylko się da. W tyle czasu, ile mam. Oczywiście gra mi ani troszeczkę nie pomaga w tym. Gra mi w niczym nie pomaga. Także dzięki. Dobra, cokolwiek. No oczywiście, kto by się spodziewał, że trafię. Moje gardło już mniej więcej zniknęło po 100. nagraniu z tego 1000. Tam iluś tysięcy już, nie liczę od, ja wiem, 800. Ciągle żyję. Ciągle żyję. Mister Cecil, naprawdę, kolego, ja cię proszę, zgiń. Ja cię błagam, ja cię błagam. Niech to będzie twój ostatni lot. Serio, 7 życia ci zostało? Dobra, dwóch zginęło. Zostało dwóch, dwóch na jednego. Super. Oczywiście trafi snajper głupi. Niemiły, nieładny. Kto by się spodziewał? Gdzie jest ten typ? Chyba tam gdzieś na stole. No, what the fuck, kamero? Tam siedzi. Ma 60 HP. Dobra, chcę dobić tego jednego, co tu siedzi. Czy trafię? Pewnie nie. Okej, przynajmniej tyle. Chcę być bezpieczny. Mamy tyle samo życia z przeciwnikiem. Tylko że on jest pieprzonym snajperem, ja niestety nie. O! Tym razem nawet nie.
Dobra, ile mam strzału z bazuki? 1. Przeciwnik jest tam i ma 60 życia. Ja mam 30 sekund na to, żeby to życie jego zakończyć, smutne. Dobra, jakaś ładna pozycja. Niestety jestem teraz w takiej pozycji, że przeciwnik bez problemu mnie trafi. Coś takiego. Okej. Nareszcie. Wybrzeże Śmierci. Ta wyspa była niegdyś niezwykle popularną atrakcją turystyczną, teraz jednak aż roi się tu od min przeciwpowietrznych. Masz 8 minut, jeśli po upływie tego czasu z wyspy nie znikną wszystkie miny. Okej. Jestem saperem, muszę rozbroić miny. Spoko. No troszeczkę ich tu jest. Rozejrzyj się po wyspie w poszukiwaniu min. Czy mam jakieś uzbrojenie? Pozbądź się snów, no to spoko. Przy użyciu bez użycia udaje się... Spoko. Mam tylko baseballa. Uciekaj. Szkoda, że nie ma tu nic na mapie pokazanego, gdzie są te miny. Oby było, myślę, bardzo przydatne. Tu jest jedna. Na statku nic nie widzę. Spróbuj wskoczyć tu gdzieś na górę. Też wydaje się spokojnie. Tu też raczej nic nie ma. Nie mam, mam spadochron. 3 spadochrony. Tam są 2 miny. Tam. Jak mam wejść na górę? Serio się pytam. Jest to dla mnie troszeczkę zagadka. Tu coś jest. Jeszcze 11 minut. Ale ja tu widzę... A, jeszcze 11 min. To zmienia postać rzeczy. Wskakuj tutaj. Zbierz tą minę, znaczy wybuchnij ją. Tam na górę raczej ciężko będzie wskoczyć. Czy... O, I see this. I widzę to. Okej. To chyba działa. Jak na razie jest spoko. Okej. Jesteśmy na górze. Fak. Jeszcze 9 min. Myślę, że uda nam się to zrobić. Zostało nam 6 minut. Fak. Okej. Tu jest jedna. Tylko jak teraz mam uciec? Tak, mam uciec. Fak. Jeszcze 7. Zostało mi niecała połowa życia. O, ty co tu tak samotna siedzisz? Trzeba cię rozgrzać. Jeszcze 6. Wskakuj. Come on. I co tu mamy? Tu jest jedna mina. Niech cię ta lina nie zbawi, znaczy nie zabije. Dobra, buchaj. Tu jest kolejna. Okej, coś takiego. O, na szczęście nie wybucha jeszcze. Weź ją. Okej. Fak. Jeszcze 4. Mam 10 HP, ale to raczej nie będzie wielki problem. Jest tutaj druga. Fak. Jest tutaj trzecia. Jeszcze jedna gdzieś musi być. Jedna. No nie widzę tej trzeciej. Nie widzę tej ostatniej. Bierz ją.
Tu jeszcze jest jedna. Jedna. Fuck. Dobra, wysadziłem ją. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Jest, jest, jest. Uciekaj, uciekaj. Niech cię ona nie zabije. Spoko. Wybaczcie za te cięcia, ale szukanie min to raczej nie jest coś ciekawego. Ragnarok Enroll. Nadchodzi epoka Ragnarok. Prawdę mówiąc, nie mogłaś się sobie wybrać gorszego momentu, wykorzystując nieuwagę bogów Horda i innowierców. Wdarła się do naszego na nasze ziemię. Pozbieraj boski oręż i przepędź na cztery wiatry pogańskie robale. A więc tak wygląda Ragnarok, co? Całkiem nieźle. Podążaj magiczną ścieżką. Pamiętaj, musisz zebrać skrzynki. Uważaj na nieprzyjaciela. Okej, klimat jest naprawdę niezły. I mamy tu raz, dwa, trzy, cztery, siedmiu przeciwników do zabicia. Jesteśmy sami i mamy 75 życia. To ma szansę wypalić. Nie, nie ma. Granat. 3 sekundy, trzymaj. Okej. Zginiesz? Zginął. Ledwo, ale zginął. No idealny, stary. Idealny, żebyś zginął. A ty tutaj co kminisz? Dobry pomysł. Jeszcze tak, jakby twoi koledzy zrobili, to ja bym był naprawdę w niebo wzięty. Dobra, nie zawiedź mnie, granacie. Schowaj się. Czy zginął? Zginął. O, skocz tak, poddaj się skacząc do wody. No nie będę się zatrzymywał. Trafił? Ledwo. Mamy szansę to wygrać. Całkiem duże szanse to wygrać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Skacz. Dziękuję. Pięknie, skacz. Pięknie. Zrzuć typa do wody. Pięknie. I kogo teraz? Odważyłbym się tego na statku, ale nie odważę się. Może tego trafię? Nie trafiłem. Taki fail. Taki fail. Kasetówka. To chyba najlepsze, co możesz dla mnie zrobić. Znaczy, mogłeś się poddać, ale... też nie będę narzekał. I teraz mój cel to chyba zdobycie troszeczkę życia. I nie zginięcie przy tym. Dobra, zbierz tutaj jakąś paczuszkę. W sumie plecak mi się tu niekoniecznie jest taki super przydatny. Bez niego też, myślę, poradziłbym sobie, ale... okej. Dobra. Bum. Pięknie do wody lecisz. I ty byś zrobił to samo. To bym się naprawdę nie obraził. Naprawdę bym się nie obraził. Trafiłem? Trafiłem. Do wody. Tylko teraz nie mam pojęcia, jak tych załatwić. Znaczy, jednego chętnie bym bazuką załatwił, ale co z drugim, to... nie wiem. Nie trafił! Okej. Okay. Idzie nieźle. Weź jeszcze tutaj... to coś. Mam bazukę. Skocz na górę. I błagam cię, traf. Czy to go zabije? Nie wiem. Zabiło. Dobra, jeden przeciwnik. Mam już plan, jak go załatwić. Tylko pytanie, czy on nie ma planu, jak mnie załatwić? Nie trafił praktycznie.
Dobra, oby mój plan zadziałał. Oby mój plan zadziałał. Plan, jak widzicie, jest prosty. Polecieć do niego i go zamordować. Tylko czy poza tym, że jest prosty, będzie też skuteczny? Jeszcze wylądować tutaj jakoś fajnie. Do mordu chcę użyć tutaj broni, która się nazywa dynamit, który bywa bardzo skuteczny. Okej. Nie do wody, ale... Dobra, pasek z... 74, pięknie. Misja ukończona. No to finał. Prądokrady z kosmosu. Tak dalej być nie może. Grupa bezwzględnych kosmitów podłączyła się do naszej sieci energetycznej. Te bydlaki bezkarnie kradną nasz prąd. Aż strach pomyśleć, jak będzie wyglądał nasz następny rachunek za energię. Ktoś ich musi powstrzymać, najlepiej raz na zawsze. Kosmici podkradają nam elektrykę, a musimy ich powstrzymać. No to finał. Epicki finał. Mamy trzy postacie. Przeciwnik pewnie ma ich troszeczkę więcej. Tylko się jara troszkę. Ukryliśmy uzbrojenie w chatce na lądowisku helikoptera. Troszkę daleko. Czy ja naprawdę nie mam ekwipunku? I muszę tam dojść? Siedzą na... Spoko. Dobra, od razu ruszajmy po pierwszą skrzynkę, zobaczmy, jak ta misja ma zamiar wyglądać. Teleportacja. Pewnie się przyda, znając życie w takiej rozległej misji. Ciekawe, czy woda, a raczej te gluty kosmiczne się podnoszą. Tam widzę Się w jakiejś dziwnej pozycji. Sia jest chyba druga w kolejce, więc niedługo nią sobie zagramy chyba. Uważaj na to. I powitaj, waka waka woarak. Powitaj i przy okazji pożegnaj. Mam nadzieję, że to wystarczy. Pięknie. 1-0, tylko jeszcze 4, raczej 5 przeciwników pozostało. No Sia ma naprawdę dziwną pozycję tutaj. Pytanie, co teraz mogę nią zrobić na przykład? Kogoś strzelić? Tepnijmy się. YOLO. Na statek. Na statek. Jeśli mnie nie zabiją, to może być naprawdę niezłe miejsce. Jeśli teraz nie będzie runda tego skiszy siki siki siaka. Jest jego runda! What the... Ale na szczęście użył zaledwie marnej kasetówki. Na niego, wiecie, użyjemy jakiejś pięści, czy czegoś w tym stylu. Jaki jest wiatr? Wiatru prawie nie ma. Więc mam nadzieję, że to zadziała. Ledwo, ale działa. Co tu mamy? Teleportacja. Miło. Tak sobie myślę, że bazooka będzie tu naprawdę dobrą opcją, mimo że nic nie widzę. To trafiłem pięknie! Wyrzuciło go w kosmos. Mimo że ja troszkę obrażeń zyskałem, ale spoko. 4 na 4 to jest dobra opcja, mimo że ja już właśnie ginę. Po prostu się tepnijmy na drugi z trzech statków kosmicznych. Nie wiem, czy to jest bezpieczne. Wystarczy, że któryś z nich będzie grał i postanowi użyć baseballa i jest po nas. Ale no, my też będziemy mogli użyć wtedy tego baseballa i będzie po nim, więc no zobaczymy, jak to wyjdzie. Nieźle. Nic nam nie zrobili. Dobra, siema z kimi miło.
Mam nieskończone mam nieskończonego baseballa. Wow. Żegnaj. Sobie troszkę chyba w baseballa tutaj pogramy. Teraz oni grają tym. Wreja strzelaj, Wreja strzelaj. Tak jest. Chyba nawet trafi. Ale nie zabił. Nawet mało mu zabrał. Trzymaj dynamit. Dynamit to raczej powinna być naprawdę skuteczna broń. Powinna. Nie na wyspę. No! No stary, miałeś farta. I miejmy nadzieję, że twój fart się skończy. Okej. To był bardzo głupi ruch z twojej strony. Okej, jestem znowu Rejem. Nie mam już żadnych broni na odległość. Szukam teraz okiem tej wyspy, na której siedzi ten typek. I szukam czegoś, o co mógłbym się zaczepić liną. Nie no, to nie zadziała, to nie zadziała. Lina w tej grze jest beznadziejna. I steruję się nią jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej, jeszcze... lina nie. No, tak więc popełniłem samobójstwo. Nie traf. Nie. A było tak pięknie. Było tak pięknie i zostałem sam. O fuck. A było tak pięknie. Nie wybrałem tego. Co ja robię? Zginę teraz. Chciałem użyć spadochronu oczywiście, ale nie wyszło. Granat. 3, 2, 1. Bum, buchaj. Nie trafił. Dobra, niech tu będzie jakiś nalot. Wybór robaka. Fajnie, że mam jednego. Plecak rakietowy. Super owca. Bomba bananowa. Super owco, ratuj. Jak się je używało? Dobra, jak się nią sterowało raczej? Strzałkami? Strzałkami się nią steruje. Fajnie wiedzieć. Mam nadzieję, że zdążę ją wybuchnąć. Zabij, proszę, zabij. Proszę, zabij. Nie, 50 niecałe. No to owieczka zmarnowana. Nie trafisz. Nie trafiłeś. No, banan mi się jakby nie patrzeć nie przyda. A więc no lecę do tego typa. Zamorduję go jak tylko będę mógł. Mimo że ma mało życia, no to inaczej, no nic na niego nie poradzę niestety. Mogę co najwyżej to spróbować zrobić. A wtedy co drugi ruch na kim zużyję? Na tym? Na tym co ma 50? No w tego mam szansę jakieś trafić. Bum! Dobra. Naprawdę dzieją się teraz niezłe rzeczy. Mam jednego robala. Na dwóch. Na dwóch mocnych. Na dwóch mocnych z niezłym uzbrojeniem. Na dwóch mocnych z niezłym uzbrojeniem i niezłym AI, którzy używają kasetówek. Ich AI właśnie, no, zostało chyba zmniejszone. Dobra, bananówka na tego, który ma 100 życia. 3 sekundy. Jeszcze jak zacznie się odbijać. No, kto by się spodziewał innej opcji. Zmarnowana bananówka. Na szczęście przeciwnik nie trafił. Dobra, zakończmy twoje życie. Jeśli trafię. 15? What? No to super. Dobra. Jeden przeciwnik został. Dobra, wiem co zrobię. Wiem co zrobię. Jeśli tylko wiatr... Dobra, nie ma wiatru. O matko, te emocje są tutaj niesamowite w tych Wormsach. I to nie żartuję, ani troszkę. Proszę, nie traf. 2, 1, bum.
Nie trafił. Wiatr! Czemu jak ja gram, to jest wiatr mega? Jakie chamstwo! Jakie totalne chamstwo ze strony gry. Ale spoko. Hamuj, hamuj, hamuj. Kończ. Kończ. Baseball. Proszę. 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 Ku. Bum. Pięknie. O, wow. O, wow. Tak więc kampania Wormsów 3D ukończona, mam nadzieję, że się wam podobało. Ja bawiłem się naprawdę dobrze, mimo że te kilka ostatnich misji było zabójczo trudne, to bawiłem się naprawdę w nich mega fajnie. Jeśli wam się seria podobała, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jeśli nie, no to łapki w dół. Jeszcze postaram się nagrać kiedyś wam troszkę filmów z multi tych Wormsów, tych i innych, także możecie liczyć kiedyś na kampanię z innych Wormsów, ale to kiedyś, bo teraz myślę, że zrobię sobie troszkę przerwy od nich. Raczej ciężko tu cokolwiek się rozgadywać, no bo Wormsy to Wormsy, tak? Robaki, które zabijają siebie nawzajem za pomocą genialnych broni i ta formuła we wszystkich Wormsach jest taka sama, tak samo genialna. Ale sama kampania była przygotowana naprawdę w fajny sposób i mimo niedopracowania tej trójwymiarowej wersji, masy błędów, takich niedopracowań w sterowaniu i tak dalej, to ta kampania była bardzo różnorodna. Te misje nie polegały zawsze na zwykłym deathmatchu, tylko czasem się kogoś zabijało, czasem się zbierało skrzynki, czasem płaciło się dynamitami za przejażdżkę kolejką górską. I tak dalej, i tak dalej. Same misje i lokacje były przygotowane naprawdę w bardzo fajny sposób i no udało się to twórcom. No i to by było na tyle. Widzimy się w kolejnych seriach. Do zobaczenia i cześć!